Witam Was. Dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy zaczynam eksplorację od samego dachu. Jestem na opuszczonym osiedlu w Niemczech. Opuszczone osiedle, które dziś odwiedziłem, jest w dobrym stanie. Jednak po głębszych oględzinach, których dokonała odpowiednia instytucja, stwierdzono, że w trybie natychmiastowym trzeba wymienić cały system ogrzewania. Ludzie odpowiedzialni za osiedle stwierdzili, że to jest zbyt duży koszt i nie będą tego remontować. Już kilka miesięcy później podjęli decyzję, że wysiedlą wszystkich mieszkańców. I tak właśnie zrobili. Moim zadaniem będzie pokazać Wam, jak wygląda aktualnie osiedle. Zapraszam na film. Wiem. Adam z dołu mnie poinformował, że z naprzeciwka jest jeszcze dom zamieszkały. Troszeczkę mniejszy niż te całe osiedle, ale jednak mieszkają tam ludzie i Adam został przepędzony. Dlatego ja muszę być tutaj niewidoczny. I tak zrobimy właśnie. Mieszkający tutaj mieliby naprawdę piękne widoki. W miejscu, gdzie jestem, jest naprawdę górzysty teren. Z tego powodu właśnie wygląda tutaj, jak wygląda. Za chwilkę będziemy się kierować na dół i pokażę Wam pomieszczenia, które tutaj zostały jeszcze. Z tej strony nawet widać przez okno część wyposażenia. Spróbuję się tam dostać za chwilę. A teraz będę się kierował na dół. Z tej strony widać osiedle, w którym mieszkają ludzie, na których trzeba uważać. A teraz zejdziemy zobaczyć na dół, jak wygląda. Nie wiem, może spróbujemy windą. O, niestety nie działa. Będziemy musieli pokonać to wszystko. Cały dystans z buta. Weszliśmy do pierwszych pomieszczeń. Najprawdopodobniej była kuchnia. Zostało jeszcze trochę sztućców. Jak widać, większość pomieszczeń jest już pusta. Przez jakiś czas było tutaj wejście. Każdy mógł tutaj swobodnie sobie wejść i zabrać co chce. Jednak my się tym nie zajmujemy. Nagrywamy tylko materiał i uciekamy stąd. Widać wszędzie ślady miejskich artystów.
tutaj ktoś sobie zrobił melinę. Ciekawe, co tutaj robiono. Wy już wiecie dobrze. Idziemy dalej. Może na niższych kondygnacjach będzie więcej wyposażenia. Jakby pokój dziecięcy, piętrowe łóżko. Podobnie wszystko kiedyś leżało na regałach, ale jak zwykle znajdzie się ktoś, komu to przeszkadza i musi to rozwalić, niestety. Tutaj co mamy? Kolejny pokój, chyba również dziecięcy. Nie do pomyślenia, że one stoją opuszczone, że nikt ich nie potrafi zagospodarować odpowiednio. Jednak na ścianach pokazał się już grzyb i nie wiem, czy to będzie jeszcze możliwe, żeby się pozbyć tego. Idziemy dalej. Kolejne puste pokoje. Zejdziemy jeszcze niżej. Liczyłem, że zostanie trochę więcej wyposażenia. Widzę, że wjechali tutaj konkretni ludzie po konkretne rzeczy. Większość wyposażenia takiego lepszego już zniknęło stąd. Zobaczcie, tu jest
druga część. Spróbuję się tam dostać jeszcze. Będzie przez chwilkę ciemno. Zobaczymy, czy w ogóle da się przejść tam dalej. Tutaj kolejna melina. I znowu miedziożka wyciągnięta z monitora. Kurde, nie wiem jak się dostać do drugiego budynku. Słyszę psa. Tędy najprawdopodobniej będę wychodził. Są tutaj piwnice i chciałbym do nich wejść, tylko musiałbym wyciągnąć latarkę. Poczekajcie sekundkę. Tylko muszę uważać, bo ponoć kręcą się tutaj różne typy. I nie wiadomo, co można się po nich spodziewać. Na szczęście jestem z Biskupic, a tam miałem wystarczającą szkołę życia i powinienem sobie poradzić. Na naszej dzielnicy nigdy nie było łatwo. Kogoś tam słychać? Halo? Masakra. Trochę mrocznie tu wygląda. Siema. A wy co? Na Wielkanoc czekacie? Już niebawem. Co tu się działo? Powiem wam, że dziwne przedmioty tutaj trzymamy. Tutaj jakieś części rowerowe. Głośnik. Mama! O! Straciła głowę dla tej lokalizacji. Piwnice zawsze są interesujące, jednak bardzo niebezpieczne. Chowają się w nich największe szumowiny. Tu nawet zamknięte. Ale też tu w środku. Nawet narty są. Rower.
Powiem wam, że chyba chcę już stąd wyjść. Gdzie to było wyjście? Tu chyba. Przebiegają nad całym osiedlem. Tu jest wejście. A to co mamy? Kolejne piwnice. To była pralnia chyba. Tak. Dobra. Cicho. Obym tylko nikogo tu nie spotkał. Za przeproszenie, chyba bym się zesrał. Dobra. Wiecie co? Idę do miejsca, w którym wszedłem. To okno jest uchylone. Zobaczcie, gigantyczne osiedle, opustoszałe, zapomniane już przez ludzi. Z każdej strony. Kolejne wejście do piwnic. Jednak jak widzieliście, nie ma tam nic ciekawego. Z tego miejsca będę się żegnał z wami.
i do zobaczenia już za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się, ja lecę.